Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatniej części naszego programu Galaktyka Pomerania. Bardzo miło, że są Państwo z nami. Z nami są już nasi kolejni goście, których mam teraz okazję przedstawić. Jak mówiłem, nasze studio w ostatniej części wypięknieje i nie mówiłem tego bez powodu, dlatego że naszymi gośćmi są cheerleaderki z zespołu King Wilki Morskie Szczecin. Po kolei Natalia Serafin, która jest prowadzącą. Dzień dobry. Asia Pietrzak, bardzo mi miło, oraz Klaudia Oblizajek. Witam bardzo serdecznie. Cheerleaderki, czyli tak naprawdę kto? Kim jest cheerleaderka? Cheerleaderka kim jest? To jest tancerka drużyny koszykarskiej w naszym przypadku. Pobudzamy kibiców do kibicowania lepszego, głośniejszego i umilamy czas na przerwach. Umilacie czas na przerwach, ale takie wasze występy czasami są nawet bardzo długie, czyli musicie długo dosyć trenować, czy nie? Długo trenujemy, to prawda. Treningi mamy regularne, czyli 3 razy w tygodniu, po 1,5 do 2 godzin. To są właśnie nasze treningi. Zapraszam serdecznie, bo są jeszcze otwarte one. Mamy też castingi, które najbliższy planujemy w czerwcu. Natomiast nasze treningi są otwarte przez cały czas. Zapraszamy serdecznie chętne dziewczyny. Czyli można przyjść i zobaczyć, jak trenujecie, ale nie krępuje was to trochę? Zobaczyć nie można, ćwiczyć razem z nami, owszem. Aha, czyli nie można popatrzeć, można tylko poćwiczyć. Popatrzeć można na meczu, natomiast na treningi zapraszamy już w stroju treningowym. Rozumiem, rozumiem. A jak to wygląda tak naprawdę od samego początku? Jeśli chodzi o dziewczynę na przykład, która dopiero dostała się do zespołu. Dziewczyna, która dostała się dopiero do zespołu, musi szybko podłapać wszystkie układy oraz elementy, to jest oczywiste. Natomiast zespół powstał już w październiku 2014, wtedy były nasze pierwsze występy. Aktualnie mamy nowy skład, nową prowadzącą, no i mam nadzieję, że widzom podobają się zmiany. Jeśli chodzi o tak naprawdę bycie cheerleaderką, czy o zespoły osób, które się tym zajmują, skąd to do nas trafiło? Bo chyba nie jest to jednak w Polsce jeszcze zbyt popularne, ponieważ mało zespołów ma swoje zespoły cheerleaderek. Mówimy oczywiście o zespołach sportowych, prawda? Skąd pomysł na powstanie takiego zespołu w Szczecinie właśnie przy zespole szczecińskich koszykarzy? Nasz zespół powstał w momencie, gdy drużyna koszykarzy ze Szczecina weszła do ekstraklasy. Wtedy powstał nasz też zespół cheerleaderek. Mhm. Ale mimo, że on powstał tak naprawdę dosyć niedawno, prawda? Mhm. To skąd powstał pomysł na to, żeby coś takiego stworzyć? Czy ktoś po prostu pomyślał, a nudzi mi się, to zacznę ćwiczyć, ale żeby zrobić coś ciekawego, żeby zrobić coś pokazowego, żeby zrobić coś jednak kreatywnego, bo trzeba przecież do każdego zespołu ułożyć określony układ choreograficzny, skąd ten pomysł w waszych głowach, czy w głowach osób, które taki zespół zakładały? Każda drużyna w ekstraklasie koszykarska ma swój zespół cheerleaderek, dlatego powstałyśmy również i my w Szczecinie. Ale no, nikt wam nie kazał, prawda? To był chyba jednak pomysł dosyć taki Nie, no nikt kreatywny. Nam nie kazał, oczywiście, że nie, no ale chętnych jest sporo. Mamy aktualnie 12 dziewczyn w zespole, tutaj obie moje dziewczyny tancerki. Powiedzcie, jak tam na treningach? Jak dziewczyny? Na treningu jest bardzo fajnie. My z Klaudem jesteśmy od tego roku z nowego składu, także od razu jak przyszłyśmy, musiałyśmy się szybko wziąć do pracy, bo już za 2 tygodnie od kiedy przyszłyśmy na pierwszy trening, był pierwszy mecz, na którym występowałyśmy. Trzeba było nauczyć się kilkunastu układów, które są z meczu na mecz zmieniane, ponieważ nie jest tak, że cały czas tańczymy jeden układ. Za każdym razem układy się zmieniają i trzeba narzucić sobie szybkie tempo pracy, żeby nadążać, żeby za każdym razem pokazać coś innego dla naszych kibiców. Jak trema? Poza tym jest to często występ przed dosyć sporą publiką. Jest tam kilkaset, kilka tysięcy osób, prawda? Jak wy się w tym odnajdujecie? Osoby, które na przykład, osoby, które jeszcze wcześniej nigdy przed taką publicznością nie występowały. Znaczy z tremą to jest tak, jak za każdym razem przed pierwszym ważniejszym występem. Na początku jest to trema demotywująca, jednak już po pierwszym tańcu chce się coraz więcej i więcej. Także jak już raz się w to wejdzie, to już się po prostu jest zakochanym. Czym się różni bycie cheerleaderką od po prostu zwykłego tańca, na przykład tańca nowoczesnego, czy od tańca, którego można nauczyć się w szkole tańca? To jest jednak pewien zespół, prawda? Pewne zgranie. Tak, jesteśmy bardziej różnorodne przede wszystkim. Musimy się odnaleźć w każdym stylu tanecznym, ponieważ układy
które tworzę, są układami i hip-hopowymi, i dancehallowymi. Również mają w sobie trochę tańca współczesnego, elementy akrobatyki, więc to wszystko razem to jest właśnie cheerleading. A kto wymyśla te układy? Ja tutaj jestem prowadzącą zespołu, jestem choreografem, jestem trenerem, ale również tancerką. Czyli siedzisz, jak to wygląda ze strony praktycznej? Siedzisz i wymyślasz, jak, w jaki sposób najbardziej popisowo pokazać określoną rzecz, czy po prostu może się na kimś albo na czymś wzorujesz? To jakoś się tworzy w mojej głowie. Po prostu słyszę jakąś muzykę, ona mnie ponosi wtedy. I w domu przed lustrem ćwiczę układy. Czasami pójdę na salę wypróbować jakieś trudniejsze elementy i to, co stworzę, pokazuję dziewczynom, uczę je tego wszystkiego. A one mówią, świetne, albo mówią, o Jezu, za ciężko, czy nie mówią nigdy za ciężko. Oj, nie mogą mówić za ciężko. Nie mogą, czyli nawet jak jest za ciężko, muszą się dostosować. Muszą się dostosować, radzą sobie, dziewczyny są super. Zresztą staram się tak dobrać układy, dobrać figury, żeby wszystkim dziewczynom po prostu to odpowiadało. No oraz na treningach szkole dziewczyny z akrobatyki, z gimnastyki artystycznej oraz też z innych stylów tanecznych, z którym nie miały do czynienia. Jest to kilkanaście dziewczyn, tak jak mówiłaś, tak. Czyli na pewno są osoby, które już mają jakiś staż, lepiej sobie radzą, a są też osoby nowe, prawda? Tak. Nie ma problemu z dostosowaniem tego poziomu? Czy po prostu wkładasz większą pracę z takimi osobami, które są nowe? Jeśli osoby są nowe, robię po prostu dodatkowe treningi z nimi. To nie jest tak, że każę im się samemu uczyć po prostu. Mówię, jak się nauczysz, to wtedy cię wpuszczę do grupy. Nie ma mowy. Jeśli widzę, że dziewczyna ma w sobie to coś, a nie tańczyła nigdy wcześniej, no to wtedy robię dodatkowe treningi. Wszystko po kolei staram się wytłumaczyć. Asia, powiedz mi, do ciebie mam pytanie. Trzy razy w tygodniu taki trening, myślę, że to jest trening bardzo również wyczerpujący, prawda, bo oprócz samej rozgrzewek tam musicie się ostro gimnastykować oraz no, na pewno macie treningi, które bardzo męczą. Czy to nie koliduje na przykład z różnymi innymi rzeczami? Pamiętajmy to, że nikt nie jest cheerleaderką 24-godzinną, czy to nie jest jakiś zawód, który wykonujemy normalnie, prawda, cały czas, tylko łączycie to na pewno również z innymi waszymi zadaniami, czy waszymi zainteresowaniami. Nie jest to jednak zbyt wymagające? Ja myślę, że nie. Treningi są w takich godzinach, żeby każda z nas mogła połączyć to ze swoim czasem, który poświęca i na naukę, i na pracę. To ma być hobby, ale też takie hobby, które łączymy jednak poniekąd ze swoją pracą, która też jest bardzo dla nas ważna. Dlatego każda z nas przykłada się, przychodzi na treningi, ćwiczy w domu. Czasami jest tak, że spotykamy się w kilka osób, kiedy po prostu reszta nie może, ćwiczymy coś, staramy się, żeby wszystko jak najlepiej zgrać. Czyli można połączyć bycie czy liderką na przykład z normalną pracą zawodową, prawda? Nie tak, ma problemu. Bo nie ma jak najbardziej. Problemu. Każda z nas robi co innego, czym innym się zajmuje. Po prostu wieczorami na treningach spotykamy się wszystkie razem, żeby ćwiczyć, żeby po prostu w swojej pasji cały czas siedzieć. No to teraz mam pytanie, no bo ja się do zespołu cheerleaderek wprawdzie chyba nie nadaję, no niestety ale... przyjmujemy tylko dziewczyny. Ale zapytam, kto może zostać cheerleaderką? To znaczy, jeśli już oczywiście mowa o paniach, prawda? Tak. Jakie trzeba mieć predyspozycje? Albo czy jakieś trzeba mieć konkretne umiejętności, żeby przyjść do waszego zespołu na taki casting, który się odbędzie i starać się dostać? No to taką figurą obowiązkową jest przerzut bokiem, czyli tak zwana gwiazda, no oraz szpagat na jedną nogę, już tutaj nie mówię i prawa i lewa, oby na jedną. Uczymy się wszystkie na treningach, rozciągamy się wszystkie na treningach. Ja wszystko tłumaczę, jeśli coś jest trudniejsze, różne skoki, piruety, to wszystko jest do zrobienia, po prostu trzeba chcieć. Czyli rozumiem, że nie trzeba być jakimś wybitnie umięśnionym, tam wysportowanym aż tak, żeby tutaj podnosić ciężary. Przyjmujecie osoby przede wszystkim, które są wygimnastykowane, prawda? Czyli są, które są odpowiednio również rozciągnięte. Rozciągamy się również na treningach, więc to nie jest tak, że przyjmuję same gimnastyczki. Mhm. Jeśli na przykład Asia to jest chyba tancerką bardziej hip-hopową, więc szpagatów nie miała. Rozciągnęła się szybciutko. Dziewczyna po prostu to jest, która bardzo tego chciała, którą taniec pobudza do życia, że to jest to, co kocha robić. Wszystko a jak jest wyglądają do wasze występy? Ile trwa taki występ podczas meczu? Krótkie przerwy, półtora minutowe. Są, no i tańczymy wtedy minutę układu, natomiast jeśli są długie przerwy, dwie takie przerwy są w meczu, tańczymy układ półtora minutowy. A jak często są takie mecze, na których wy występujecie? Z reguły jest to dwa razy w miesiącu,
średnio co 2 tygodnie. Następny mecz jest 14 lutego w Walentynki. Wszystkich serdecznie zapraszam. Swoją drugą połówkę można zabrać na mecz. Można zabrać, ale panów, którzy nie mają drugich połówek, również też serdecznie zapraszamy do tego, żeby przyszli. A jeszcze ostatnie moje pytanie. Jeszcze jedna ważna sprawa o godzinie 18. 14 lutego, no tak. Godzinie 18. Hala Azoty Arena. O godzinie 18. Zapraszamy. Czy jakbyście teraz popatrzyły troszeczkę do tyłu, zanim jeszcze w ogóle wciągnęłyście się w to, w typowy typ bycie czy liderką, prawda? To czym poleciłybyście to jednak osobom, które nigdy nie miały z tym w ogóle nic do czynienia? Znaczy, nasz zespół to nie jest szkoła tańca, więc typowych podstaw nie uczymy, te podstawy trzeba już mieć. Natomiast podszkolić się zawsze można u nas. Jeśli ktoś już umie podstawowe kroki z różnych stylów tanecznych i ma chęć współpracy z nami, serdecznie zapraszamy. Asia, ty też? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba chcieć, bo bez chęci tutaj nic się nie da zrobić. Można mieć nierozciągnięte wszystkie szpagaty, można nie umieć danego stylu tańca. To wszystko jest do nauczenia się. Trzeba jedynie chcieć. Dokładnie. Trzeba chcieć i tym bardzo pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi były cheerleaderki zespołu King Wilki Morskie, Natalia Serafin, która jest prowadzącą choreografką, która kieruje tutaj zespołem, Asia Pietrzak, Klaudia Obizajek, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Za udział w naszym programie. My Państwa również zapraszamy 14 lutego na mecz, na którym dziewczyny również będą występować. A ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Bardzo miło, że spędziliście Państwo ze mną te 2 godziny. Ja się nazywam Amadeusz Przespolewski. To był program Galaktyka Pomerania prowadzony, realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Zapraszam Państwa już w piątek na godzinę 17, a ze mną spotkacie się Państwo w przyszłą środę również o godzinie 17. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Dziękujemy.